Cześć, my jesteśmy Diakonią Ewangelizacji Ruchu Światło Życie. Naszym moderatorem jest ksiądz Remigiusz Schauer. Generalnie jesteśmy z diecezji koszyńsko-kołobrzeskiej i wykonaliśmy naszą własną interpretację Pisma Świętego, Księgi Dziejów Apostolskich, pierwszego rozdziału, który opowiada o wniebowstąpieniu. Wykonaliśmy to w formie wideoklipu i zachęcamy inne wspólnoty oazowe, do wykonania też własnej interpretacji dalszych ciągów dziejów apostolskich. Myśmy akurat zinterpretowali w taki sposób, że wniebowstąpienie też dotyczy szczególnie nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy tymi, którzy tęsknią za niebem. Jak wy to zrobicie, to już jest wasza sprawa i wasza wena, ale życzymy wam powiewu Ducha Świętego do twórczych interpretacji, prawda? No przecie. Kogo nominujemy? Nominujemy wspólnotę oazową pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Pile, którego moderatorem jest ksiądz Paweł Haraburda. Forma przedstawienia interpretacji jest dowolna, jak wspomniał ksiądz Remigiusz, aczkolwiek czas na wykonanie tego jest mniej więcej jakoś miesiąc. Liczymy, że się zdążycie wyrobić, także liczymy na waszą wenę, powodzenia, szczęść Boże i do zobaczenia! Halo, halo. Chciałem powiedzieć, że zwykle z takich imprez to są zdjęcia zbiorowe, ale ponieważ mamy kamerę, nie będzie zdjęcia zbiorowego. Będzie film zbiorowy. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali, którzy z nami tutaj byli. Chcecie coś jeszcze powiedzieć? Just do it. Just do it. Za lampą stoi siostra. Za kamerą stoi ksiądz Krzysztof. Tam są siostry też. Asia, Danusia. Tak, wszyscy. Tak, pozdrawiamy siostry. Było nam tu bardzo dobrze, jak na Górze Tabor normalnie. Także bardzo fajnie. I wracamy do domu naładowani i mamy nadzieję, że diakonia ewangelizacji się dalej będzie rozwijać przy wsparciu dobrych mediów. Daj Panie Boże. Amen! Amen!